Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, mam za zadanie przedstawić sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędworze Mazowieckim za rok 2016. W roku 2016 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędworze Mazowieckim była dysponowana do różnego rodzaju akcji. Pożary w ilości 23, miejscowe zagrożenia 51 zdarzeń. Zabezpieczeń miasta podczas nieobecności jednostek PSP 67 razy, fałszywe alarmy 3, ćwiczenia z PSP 3 i zdarzenia łącznie 147. Stawia nas to w statystyce, no można powiedzieć, bardzo, bardzo wysoko. Działania w rejonie, czyli w rejonie działania PSP, gmina 134 wyjazdy, poza gminą 10, poza powiatem 3. W roku 2016 w naszej jednostce odbyły się dwie kontrole gotowości bojowe przeprowadzone przez Komendę Powiatową PSP. W obydwu przypadkach dostaliśmy ocenę bardzo dobrą. Sprzęt silnikowy znajdujący się na wyposażeniu jednostki OSP Nowy Dwór Mazowiecki to jest Star 266 w podziale bojowym do 02.10.2016. Zaraz powiem dlaczego. MAN, który jest nowym nabytkiem w podziale od 3.10.2016 roku. Star 266, no niestety rocznik tutaj jest mało zadowalający, bo to jest 1988 rok. Samochodu, który jest zarejestrowany i cały czas bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Iveco z 2005 i posiadamy na wyposażeniu łódź ratunkową z silnikiem Merkury. Do tego jest przyczepa podłodziowa. Opiekę nad sprzętem samochodowym i ratowniczym spełni dwóch konserwatorów zatrudnionych przez Urząd Miasta. Z ich pracy ogólnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Sprzęt silnikowy i ratunkowy sprawny technicznie, posiada aktualne badania i ubezpieczenia. Uchwałą Zarządu OSP Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 01.10.2016 samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5 o numerach rejestracyjnych WND Y440 został przekazany jednostce OSPRW z Nowego Dworu Mazowieckiego. W szeregach OSP Nowy Dwór Mazowiecki jest łącznie 52 osoby, z czego 26 osób posiada wszelkie kwalifikacje i badania dopuszczające do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W organizowanych szkoleniach prowadzonych przez Komendę Powiatową PSP Nowy Dwór Mazowiecki wzięło udział w szkoleniu podstawowym jednoetapowym 2 osoby, szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP 3 osoby. W roku sprawozdawczym udało się zrealizować zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu MAN za kwotę 809 340 zł. Zarząd i druhowie OSP Nowy Dwór Mazowiecki dziękują wszystkim partnerom, a w szczególności mieszkańcom naszego miasta, dzięki którym udało się wygrać budżet obywatelski w 2015 roku. Ta suma to jest składowa sum, które pozyskaliśmy w budżecie obywatelskim 250 tysięcy. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dostaliśmy 190 tysięcy. Z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 150 tysięcy. Wojewoda Mazowiecki przekazał sumę 100 tysięcy złotych. No i miasto Nowy Dwór, środki własne 119 340 złotych. Z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wydatki bieżące w 2016 roku otrzymaliśmy 6 475 złotych, za co nabyliśmy ubrania koszarowe, kominiarki, hełmy strażackie, ubrania specjalne. Z dotacji MSWiA na bieżące wydatki w 2016 otrzymaliśmy 2320 zł. Nabyliśmy za to buty i kominiarki strażackie. Oprócz działań ratowniczo-gaśniczych nasza jednostka brała udział w m.in. liczne pokazy, pogadanki dla grup przedszkolnych i szkół, zabezpieczenie wyścigów kolarskich i krosów rowerowych, zabezpieczenia obstawy i czynny udział w imprezach odbywających się na terenie miasta, takie jak stadion miejski, hala sportowa, NOK i park miejski. Dziękuję bardzo.